Podopieczni Polickiego Domu Senior Plus świętowali z okazji Dnia Babci i Dziadka. 1222 dzieci przyszło na świat w gminie Police w 2022 roku. Z kolei najstarszy mieszkaniec skończy w tym roku 103 lata. Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Dzień Babci i Dzień Dziadka to święta szczególnie ważne dla osób starszych. W dziennym domu Senior Plus przy ulicy Korczaka w Policach podopieczni obchodzili swoje święto wspólnie z zaprzyjaźnionymi dziećmi z pobliskiej szkoły. 18 stycznia do dziennego domu Senior Plus wraz z opiekunami przybyli uczniowie ze szkoły podstawowej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Policach. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową wystąpiły z krótkim przedstawieniem. Był to wiersz Juliana Tuwima Rzepka. Usiągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za Rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepę! Dzieci przygotowywały się pod okiem nauczycieli Krystyny Chmiel, Kariny Czechorowicz, Roberta Landowskiego i Anity Rottenstein. Postanowiłyśmy z dziećmi przygotować krótkie przedstawienie do wiersza Juliana Tuwima Rzepka. Zawsze co roku gościmy naszych dziadków i babcie u nas w szkole, w klasie, więc pomyślałyśmy, że fajnym pomysłem będzie tutaj przyjść do naszych seniorów i zaprezentować się, co dzieci potrafią, czego uczymy dzieci. Od 2016 roku, czyli od początku funkcjonowania placówki, seniorów regularnie odwiedzało mnóstwo gości, szczególnie dzieci i młodzież. Czas pandemii ograniczył te kontakty. Te wszystkie odwiedziny wracają do normy. Seniorzy bardzo lubią odwiedziny dzieci i młodzieży. Młodzież zawsze przygotowuje troszkę inny repertuar, ale bardzo lubimy. Zapraszamy wszystkie dzieci, wszystkie szkoły z Polic. Bardzo zapraszamy. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie Złoty Wiek ze Szczecina w ramach zadań powiatu polickiego realizowanych na rzecz seniorów. W czasie wolnym, w czasie, w którym tutaj przebywają, prowadzone są różnego rodzaju zajęcia. Zajęcia terapeutyczne, artystyczne, ćwiczące motorykę małą, ćwiczenia pamięci, ogólnousprawniające ćwiczenia oraz dwa posiłki dziennie. W ostatnim czasie część uczestników przeniosła się do innych placówek, dlatego obecnie dom Senior Plus dysponuje kilkoma wolnymi miejscami. Osoby zainteresowane pobytem nie będą się tu nudzić. Bliższe informacje można uzyskać osobiście lub pod numerem telefonu 91 486 59 81. Babciu, droga babciu, powiedz mi, czy potrafisz robić to, co my? My tu wiemy, tu. Teraz babciu, ty to zrób, my tu wiemy. Rok 2022 przeszedł już do historii. Sprawdziliśmy, jak gmina Police wypada w liczbach odnotowanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Dane z raportów 2022 roku Urzędu Stanu Cywilnego w Policach dotyczą m.in. małżeństw, narodzin i zgonów. W ubiegłym roku urząd odnotował, że 186 par weszło na nową drogę życia. Zawarto 150 ślubów cywilnych oraz 36 kościelnych. Panami młodymi zostało 123 kawalerów, 56 rozwodników i 7 wdowców. Z kolei pannami młodymi zostało 126 przedstawicielek płci pięknej, 53 rozwódki i 6 wdów. 12 par odznaczono medalami za długie pożycie małżeńskie. 6 ślubów zostało zawartych z cudzoziemcami, głównie z obywatelami Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Niemiec. W ubiegłym roku Policki Urząd wydał 49 pozytywnych decyzji dotyczących zmiany imienia lub nazwiska. W 2022 roku w Polickim Urzędzie Stanu Cywilnego odnotowano 494 zgony i 1222 urodzenia. Wśród nowych obywateli zarejestrowano 584 dziewczynki i 638 chłopców. Najpopularniejsze imiona żeńskie to m.in. Maja, Zofia, Pola, Hanna, Alicja i Amelia. Zdarzały się także imiona nietypowe: Kira, Eren, Enaj, Werara, Polina, Bela i Lara.
Chłopcy najczęściej otrzymywali imiona Leon, Franciszek, Jan, Filip, Tymoteusz i Aleksander. Z rzadkich imion należy wymienić Renat, Armin, Arsen, Platon i Tristan. Najstarszym mieszkańcem gminy Police jest pani Anastazja z Pienic koło Trzebieży, która w sierpniu skończy 103 lata. Z tej okazji życzymy wszystkiego najlepszego. Czy będziemy pracować krócej? Do Sejmu trafił projekt ustawy, która zakłada skrócenie tygodniowego czasu pracy z 40 do 35 godzin. Dla wielu Polaków krótszy tydzień pracy, ale za tę samą wypłatę, brzmi jak marzenie. Projekt zakłada skrócenie norm czasu pracy bez zmiany wysokości wynagrodzenia i innych warunków pracy. Wolne piątki nie zostałyby wprowadzone od razu, lecz stopniowo. Czy policzanie byliby zadowoleni? Myślę, że to jest dobry pomysł. Myślę, że każdemu się przyda dodatkowy dzień wolny, bo myślę, że teraz świat jest trochę taki mocno zabiegany i ludzie po prostu mają mało czasu mimo wszystko. I to chodzi o efektywność pracy. Jak nie będą mieli poczucia obowiązku, że trzeba wykonać daną pracę, to nic nie zmieni. Każdy ma swoje zadania do wykonania, więc moim zdaniem to chodzi o samodyscyplinę. Z tego, co słyszałem, w jakichś tam krajach już wprowadzono ten tryb i z tego, co mi wiadomo, to badania pokazują, że praca wykonywana jest taka sama, po prostu ludzie mają więcej czasu dla siebie, więc no dlaczego nie? W 2021 roku rządowy pilotażowy program wprowadziła Hiszpania, zaś w drugiej połowie 2022 Wielka Brytania. Zdaniem analityków mniejsza liczba przepracowanych godzin ma swoje plusy. Może zmniejszyć bezrobocie, zapobiegać wypalaniu zawodowemu, poprawić kondycję psychiczną pracowników i relacje w rodzinie. Jeśli za te same pieniądze jeden dzień krócej, to jak najbardziej. To myślę, że tak, że mogłoby to przejść. A co by nam to dało, żeby mieć jeden dzień dodatkowy jeszcze wolny? Czy wie pani, akurat powiem o sobie, ja mam nienormowany czas pracy, także czy tak, pewnie jakoś bym tam go zorganizowała sobie, tak? Ale no nie wiem, to zależy, mówię, od, podejrzewam, jaki zakład, tak i tak dalej. No pewnie ludzie by wykorzystali na po prostu dłuższy weekend, tak? Raczej mieć ten dzień wolny. Dlaczego? No, tak żeby ludzie też mogli odpocząć sobie spokojnie. Niektóre firmy muszą funkcjonować 5 dni w tygodniu, a nawet przez całą dobę. Służba zdrowia, energetyka, bezpieczeństwo publiczne czy transport to dziedziny, które nie mogą pozwolić sobie na dodatkowy wolny dzień od pracy. Honorowy obywatel Polic, podróżnik i kajakarz Aleksander Doba, który zmarł w 2021 roku, będzie patronem jednej z ulic w gliwickiej dzielnicy Żerniki. Decyzję podjęli w styczniu radni Gliwic na wniosek Rady Dzielnicy Żerniki. Proponowana nazwa Aleksandra Doby wpisuje się w charakter pobliskich ulic pochodzących od nazwisk wybitnych podróżników i himalaistów. W gminie Police podróżnika upamiętniono, nadając nazwę promenadzie imienia Aleksandra Doby w Trzebieży. W planach jest umieszczenie tam pomnika z jego podobizną. Technikum zawodowe w Zespole Szkół w Policach zostało wyróżnione srebrną odznaką w 25. edycji rankingu Perspektywy. W skali województwa policka szkoła plasuje się na 11. miejscu. Wynik 25. edycji rankingu liceów i techników Perspektywy 2023 ogłoszono 12 stycznia. W zestawieniu znalazło się 1000 najlepszych polskich liceów oraz 500 najlepszych techników. Polickie Technikum Zawodowe w zestawieniu wojewódzkim wyprzedziło m.in. Szczecin, Koszalin, Gryfice, Świnoujście czy Stargard. Dodatkowo policka placówka otrzymała srebrną odznakę i tytuł Srebrnej Szkoły 2023. W ogólnopolskim rankingu Technikum Zawodowe Polickiego Zespołu Szkół uplasowało się na 255. miejscu. Otrzymany tytuł potwierdza wysoką jakość pracy placówki. Zgodnie z postanowieniem kapituły, technika zawodowe zostały ocenione za pomocą 4 kryteriów. Są to sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matur z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Uczniowie niektórych województw rozpoczęli już ferie zimowe. To długo wyczekiwany przez nich czas, w którym mogą się zregenerować i przygotować do kolejnego semestru.
13 lutego zimowy wypoczynek zaczyna się dla uczniów z województwa zachodniopomorskiego. W tym roku szczególną uwagę policjanci będą zwracać na stan techniczny pojazdów. Przede wszystkim ma na celu sprawdzenie, czy taki pojazd nadaje się do uczestnictwa w ruchu drogowym. Sprawdza się ogumienie, sprawdza się, czy samochód jest wyposażony w wymagany odblask w postaci trójkąta ostrzegawczego, czy ma gaśnicę z ważną legalizacją, czy światła w pojeździe są sprawne. Jeżeli taka kontrola przejdzie negatywnie, no to wtedy policjant ma podstawę do tego, żeby zatrzymać takiej osobie dowód rejestracyjny. Od 16 stycznia w powiecie polickim trwa akcja Bezpieczne ferie. Obecnie funkcjonariusze kontrolują pojazdy osobowe. Bliżej ferii nasilą się kontrole autokarów. Jeżeli zaplanujemy taką kontrolę, ona będzie na pewno odbędzie się szybciej, bo policjanci już będą na ten cel zaplanowani i przyjadą o wyznaczonym czasie na wyznaczone miejsce i dokonają tej kontroli. Kontrola to jest czas około 15 minut, ale oczywiście nie możemy tutaj wskazać dokładnie, bo każda kontrola jest inna, więc ten czas może się na pewno nieco wydłużyć. Jeżeli chodzi o takie sprawy, kiedy na już chcemy, żeby ten patrol przyjechał, a nie umawialiśmy tego wcześniej, musimy się liczyć z tym, że akurat patrol może teraz podejmować inne czynności i ten czas przyjazdu patrolu ruchu drogowego może się po prostu wydłużyć. W razie stwierdzenia usterek policjanci nie dopuszczą autokaru do dalszej jazdy. Przewoźnik będzie musiał podstawić pojazd zastępczy. Kontrole wszystkich pojazdów obejmą także stan trzeźwości kierujących oraz sposób przewożenia dzieci. Funkcjonariusze czuwać będą także nad bezpieczeństwem pieszych i zachęcać do noszenia odblasków. Nawet jak się okazuje, na oświetlonych przejściach dla pieszych czasem jesteśmy dla tych kierowców niewidoczni. Dlatego zadbajmy o siebie, o nasze pociechy i wkładajmy te odblaski, które przede wszystkim uratują nam życie. Kierowcy powinni dbać o swoje pojazdy przez cały rok, a nie tylko w okresie wzmożonych kontroli policji. W ubiegłym roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili 6640 kontroli pojazdów. W tej liczbie było 145 autokarów. Tanecznym krokiem w nowy rok pod takim hasłem odbyły się pokazy umiejętności podopiecznych wszystkich zespołów Polickiej Kompanii Baletowej. 14 stycznia tancerzy z Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach zaprezentowali swoje umiejętności podczas koncertu noworocznego. Był to pierwszy występ artystyczny w nowym sezonie. Dla niektórych tancerzy był to pierwszy występ przed publicznością. Otuchy dodawały uśmiechnięte twarze rodziców. Wieloletni tancerze kompanii baletowej pokazali, jak doskonalili swój warsztat i wyraz artystyczny w ciągu ostatnich miesięcy. Ze względu na remont Miejskiego Ośrodka Kultury zespoły wystąpiły w hali szkoły podstawowej nr 8 w Policach. Ten koncert tak naprawdę to był taki powrót sentymentalny do przeszłości, ponieważ ponad 30 lat temu, kiedy kompania baletowa zaczęła istnieć tutaj w Policach, prowadzona przez panią Basię Kamińską, to tutaj właśnie zaczynaliśmy, tutaj stawialiśmy swoje pierwsze kroki, tu mieliśmy zajęcia, tu ćwiczyliśmy, tu były nasze pierwsze występy i mimo, że od tego czasu dużo się zmieniło, to ta atmosfera, myślę, pozostała taka sama i dzisiaj to było takie wspomnienie również dla nas, instruktorek, tego pięknego czasu, kiedy my same tutaj stawiałyśmy pierwsze kroki na scenie. Podczas koncertu tancerze premierowo zatańczyli m.in. choreografię do muzyki z baletu Dziadek do orzechów, wariacje solowe, duety oraz układ zespołowy.
publiczność mogła zobaczyć taniec klasyczny, neoklasyczny oraz charakterystyczny w zróżnicowanych pod względem muzycznym i wizualnym choreografiach. 4 lutego o godzinie 19 w hotelu przy ulicy Wróblewskiego odbędzie się coroczna biesiada charytatywna organizowana przez Lions Club Police, który od ponad 30 lat organizuje zbiórki i akcje na rzecz stowarzyszeń i indywidualnych osób. Robi to dzięki wsparciu sponsorów, darczyńców i przyjaciół. Celem tegorocznej, 11 edycji jest doposażenie pracowni terapii i rewalidacji w Tarnowskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz rehabilitacja Jakuba Króla. Organizator biesiady zapewnia oryginalne menu, pamiątkowy kufel, ciekawe aukcje i mnóstwo zabawy przy muzyce. Dochód z biletów cegiełek oraz licytacji zostanie przekazany na wspomniane cele. Bilety cegiełki są do nabycia jeszcze tylko przez kilka najbliższych dni. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 784 446 515. W ostatnią niedzielę stycznia odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku gra By walczyć z sepsą. Tegoroczny finał zaplanowano na 29 stycznia. Tego dnia wolontariusze z całej Polski mobilizują siły dla wspólnej sprawy. W Policach również nie zabraknie ludzi o dobrych sercach. Szkoły organizują kiermasze i loterie oraz zbierają wewnątrzszkolne datki. Na ulicach będzie można spotkać osoby z puszkami. Będą to m.in. mieszkańcy, harcerze, słówca Police oraz członkowie stowarzyszenia Dzikie Anioły. W tym roku stowarzyszenie Dzikie Anioły wyjdzie na ulicę Policji Szczecina w przebraniach superbohaterów, by festować dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy studio fotograficznym Foto Mirko czeka będzie na Was pucha i super upominki. Słyszałem również, Tomax gra z Woźb i przygotowuje wystawę fotograficzną. Super, dzięki, że jesteście z nami do końca świata i jeden dzień dłużej! W tym roku ze względu na remont Miejski Ośrodek Kultury nie realizuje działań na rzecz Wielkiej Orkiestry. Nie oznacza to jednak, że w gminie Police zabraknie atrakcji. Do formy sprzed pandemii powrócił sztab w Jasienicy. W sobotę, 28 stycznia o godzinie 16 w klubie osiedlowym rozpocznie się wielki finał. Podczas tego finału przewidujemy licytację gadżetów woźbowych, licytację kolejnego złotego serduszka, niespodzianek, smakołyków oraz różnych innych rzeczy. Przy okazji mam prośbę, jeżeli ktoś z osób indywidualnych, instytucji chciałby przekazać nam na organizację jakieś fanty, to prosimy o kontakt. Czas podczas występu będzie nam umilał zespół muzyczny z Trzebieży oraz wystąpią zespoły wokalne, muzyczne, taneczne. Ponadto jedną z atrakcji będzie możliwość przejechania się po mieście Meleksem. Sztab w Jasienicy liczy 75 wolontariuszy, którzy wejdą na ulice Polic i okolicznych miejscowości. W instytucjach, które wyraziły chęć włączenia się do akcji, już znajdują się puszki stacjonarne. Coraz większą popularnością cieszą się natomiast puszki wirtualne. Funkcjonują puszki wirtualne. Wszelkie informacje, ponieważ ciągle się coś zmienia, są na naszej stronie na Facebooku WOSP Jasienica. Od przyszłego tygodnia ruszają nasze aukcje internetowe, także też można poprzez internet zakupić na Allegro. W niedzielę natomiast, 29 stycznia, w dniu finału, nasi wolontariusze będą na ulicach, ale sztab będzie pracował w szkole w Jasienicy i w Policach. Oprócz tego będzie można wpłacić pieniądze poprzez terminal, który będą informacje, jak to będzie funkcjonowało na naszej stronie internetowej. Wszystkie fanty przygotowane przez jasienicki sztab będzie można zobaczyć i zakupić podczas sobotniego finału 28 stycznia. W niedzielę będzie możliwość jedynie wrzucenia datków do puszek. Od kilku dni działa także wirtualna e-skarbonka, do której można już wpłacać pieniądze. Wszelkie informacje można znaleźć na profilu WOŚP Jasienica na Facebooku. Kończymy teletydzień. Ja zapraszam Państwa w kolejny piątek. Do zobaczenia.